Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w takim pięknym anturażu. Wiecie, słońce nam mocno tutaj świeci, ale jesteśmy na tarasie u księdza biskupa Andrzeja Przybylskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej. Witam księdza biskupa serdecznie. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że mogę Państwa wszystkich gościć tutaj u siebie w domu, tak po prostu jakby trochę od kuchni. Dopytywaliście o księdza biskupa, więc teraz go przepytamy, jak to było z tym jego powołaniem, ale zanim spotkamy się tak w wakacje 13 lipca z tymi naszymi widzami, jakieś plany wakacyjne? Taki mamy układ w diecezji, że ja lipiec spędzam na dyżurze w kurii, w diecezji, ksiądz arcybiskup ma wtedy urlop, a więc mój szef. Pozdrawiamy, natomiast, życzymy dobrego wypoczynku. Tak, natomiast mój urlop to jest sierpień, akurat w tym roku bardzo bogaty. Ponad 20 biskupów z Polski jedzie na Światowe Dni Młodzieży, chcemy być z młodymi. To dla mnie też jakiś etap urlopu i wakacji, bo taka odskocznia od codzienności, wejście w takie piękne spotkanie. Zwłaszcza, że dla nas Światowe Dni Młodzieży tu w Częstochowie to jest wielkie dziedzictwo z 1991 roku, więc to jest taki duchowy odpoczynek pośród młodych ludzi. Też chciałam zapytać o jedną rzecz, ale zanim to muszę Was przeprosić, bo słuchajcie, walczyliśmy jak mogliśmy, żeby Wam pokazać ten piękny taras i żeby go doświetlić. Jest cudowne, fantastyczne słońce, ale wybaczcie nam to, że może trochę jesteśmy w cieniu, bo tu mamy jedną lampę, tu mamy drugą lampę, ale widzimy, że chyba jednak te moje lampy tutaj nie dają do końca rady. Ale mam nadzieję, że będziecie z nami się dobrze czuć właśnie w plenerze, przy herbacie, kawie, w wodzie, co tam lubicie. Chcieliśmy najbardziej się przede wszystkim podzielić trochę słońcem takim wakacyjnym i nie zasłonić go przed Wami. Tak, takim ciepłym. A te kwiatki to ksiądz biskup sam dba? Przyznam szczerze, że nie tylko sam. Jest tutaj taka siostra Daria, nazaretanka, która tutaj zagląda czasem i taką kobiecą ręką i miłością dogląda. Ma więcej czasu, żeby z tymi kwiatkami gadać i rozmawiać, więc to jest też jej ręka. Troszeczkę, kiedy jej nie ma, to oczywiście też podlewam. To wracając do tych wakacji, czy z dzieciństwa ma ksiądz biskup jakąś taką najciekawszą historię wakacyjną albo najfajniejsze wspomnienie? Moje wakacje z dzieciństwa były raczej proste. Ja pochodzę ze wsi pod Łowiczem. Nie podróżowałem bardzo dużo jako chłopak z wioski, bardziej biegałem po łąkach, po lasach i to dzisiaj wspominam jako wielką atrakcję. Natomiast pamiętam z dzieciństwa jakieś kolonie, na które jeździliśmy wspólnie, jakieś drobne wyjazdy nad morze, natomiast nie mam jakichś takich wakacyjnych wspomnień z dzieciństwa. Bardziej jeśli myślę o wakacjach, to już z czasów początku kapłaństwa, kiedy zajmowałem się studentami i wiadomo, jak się jest duszpasterzem od studentów, to trzeba z nimi być tam, gdzie oni są. Więc to był taki najintensywniejszy i najpiękniejszy czas wakacji, bo wtedy trzeba było ze studentami jeździć na liczne spływy kajakowe, chodzić wysoko w góry. No i przede wszystkim przyglądać się młodym, jak doświadczają życia, miłości, młodości. A to pewnie było różnych wiele przygód, ale przeskoczę, bo miałam o to zapytać później. O fioletowy humor chciałam zapytać. Co to takiego ten fioletowy humor? Wszyscy pewnie znamy i ceniliśmy sobie świętej pamięci księdza Piotra Pawlukiewicza. Przede wszystkim z tego względu, że był człowiekiem, który mówił wielkie, mądre rzeczy, jakby ozdabiając je albo ubogacając humorami. On wtedy nazwał to czarnym humorem. Natomiast w życiu takim moim biskupim i pewnie w życiu każdego biskupa, bo się tym nie różnię od nikogo innego, jest mnóstwo tak zabawnych sytuacji. Ale przyznam szczerze, że z nazwą miałem duży kłopot, bo w sumie nie umiem za bardzo zdefiniować tego naszego biskupiego humoru i koloru też. Nazywałem go najpierw purpurowym, ale sobie uświadomiłem, że purpura dotyczy kardynałów. Różnie nazywają te kolory naszych piusek i tak dalej. No ale przyjęło się, że generalnie to jest fioletowy. Więc generalnie humor fioletowy to są takie moje zapiski z sytuacji, które się po prostu w życiu biskupa dzieją, bo to nie jest tak, że wszystko jest na poważnie, wszystko jest napompowane. Prawda? I im bardziej jest tak napompowane, to życie przynosi przeróżne humory i różne doświadczenia, które rozbawiają. Ze dwie historie? Ze dwie, może taką prostą, która z początku mojej posługi biskupie, kiedy uczyłem się wizytować parafię. Pamiętam pierwszą taką parafię, bardzo mi zależało, żeby na parafiach odwiedzać chorych. Pierwsza moja wizytacja na parafii, idę do chorego, a chory przyjeżdża rowerem. Pytam go skąd? Z mszy świętej z księdzem biskupem. No więc ustaliłem potem przy drugiej wizytacji, że no ja nie chcę jeździć do takich chorych, którzy są ze mną na mszy świętej, którzy się świetnie poruszają. I poprosiłem proboszcza, żeby to była taka osoba chora, która jest leżąca, niepełnosprawna.
I pamiętam do dziś te wizytacje, takie ciepło jak dzisiaj pewnie, 18 godzina w niedzielę, już kończę wizytację, jeszcze została mi odwiedziny u chorej, jadę do jakiejś chorej pani w jakimś takim domu zwykłym, wchodzę, pani leży pod pierzyną, ale zaintrygowała mnie jej piękna wizytowa bluzka. No i pytam tę chorą panią, od dawna pani tak leży? A ona mówi, od rana, ale tak mnie w krzyżu boli, biskupie. Ja mówię, to dlaczego pani tak leży? No bo biskup powiedział, bo proboszcz powiedział, że biskup odwiedza tylko leżących, więc ona była gotowa leżeć. To jedna z tych historii, natomiast masę historii pewnie takich, to mam ze strony dzieci tak naprawdę, bo dzieci są szczere i wiemy, dzisiaj szczególnie mnie to zdumiewa, kiedy idzie się na przykład na wizytację do szkoły, ma się przed sobą całą szkołę, czasem kilkaset dzieci, nauczycieli i to jest bardzo zdumiewające, że dzieci dzisiaj mają odwagę. Kiedy ja sobie przypominam siebie, no to nigdy nie byłem taki odważny, żeby zadawać takie szczere pytania. Oczywiście dzieci najpierw pytają, a ile biskup zarabia? Jak próbuje się miotać, żeby jakoś ustalić te moje zarobki miesięczne, to zwykle pada pytanie, no ale ile tysięcy na miesiąc? To są takie konkretne pytania. Chociaż zdziwił mnie kiedyś taki mądry chłopiec, który mnie pytał o to, jak się zostaje biskupem. Więc ja postanowiłem trochę się wymądrzyć i mu opowiedzieć o naszym namaszczeniu. Tłumaczyłem mu, że jak się zostaje księdzem, to biskup namaszcza nam ręce. A potem chłopakowi mówię, no wiesz, a jak zostawałem biskupem, to mi dolewali oleju do głowy, namaszczali mnie olejem na głowie. I wtedy ten mądry chłopak tak popatrzył na moją piuskę i mówi, to wiem, dlaczego ty masz taką czapeczkę na głowę, żeby ci ten olej nie wyparował. Więc od tej pory, jak zakładam sobie piuskę za ten ogonek, chwytam, to się czuję tak, jak miał taką pokrywkę na głowę, która mi zabezpiecza to, żeby olej nie wyparował mi z głowy. I takich więcej historii możemy przeczytać. Czasem piszę w niedzieli w felietonach, ale rzadko, bo te historie są czasem, nie wiem, jak traktowane, ale one są, myślę, czasem lepszymi kazaniami i dla mnie przede wszystkim. Bo są po prostu szczere i pokazują rzeczywistość kapitalnie. Ale tutaj doświadczenie ksiądz biskup powinien mieć, jak to zostać biskupem, bo jak rozpuściłam Wici, to usłyszałam taki tekst. Skończył tę pedagogikę, powiedział, że idzie do seminarium, to od razu powiedzieliśmy, no to może od razu biskupem zostanie. To tego nie wiem. Ja się biskupstwa nie spodziewałem. Myślę, że generalnie wszyscy potem mówią, jak się zostaje biskupem, no tak, to był jakiś taki typ, już się mówiło. I tak dalej. Generalnie jak byłem proboszczem w Zawierciu i dowiedziałem się, że mam być biskupem, to pierwsze, co mnie zdenerwowało, to, że wszyscy mają do mnie pretensje, że ja nie mam jeszcze herbu, że nie mam jeszcze wezwania biskupiego. A bo to każdy powinien od razu poświęcenia, jakbyś przygotowany. Przyznam szczerze, że nigdy o tym nie myślałem. W wolnych chwilach nie rysowałem sobie biskupiego herbu, miałem tyle roboty na parafii i wcześniej w duszpasterstwie. Dlatego być może jakieś tam typy w moją stronę były też związane z tym, że ja byłem zawsze blisko biskupów, bo rok po kapłaństwie zostałem sekretarzem arcybiskupa metropolity Stanisława. To była taka robota dla mnie, już po dwóch latach prosiłem arcybiskupa, żeby mnie zwolnił, ponieważ bardzo mnie ciągnęło duszpasterstwo. Choć arcybiskup był przepięknym i doskonałym człowiekiem, dobrym, dobrze mi się tam pracowało, natomiast robota była nie dla mnie. Ale to mam takie pytanie, muszę wam coś pokazać. Tylko położę, zobaczcie sobie. To jest jaki wzór? Wiecie doskonale, Łowicki. Więc jak to się stało, że chłopak z Łowicza wylądował w seminarium w Częstochowie? Powiem szczerze, że urodziłem się w samym Łowiczu, ale tak naprawdę wychowałem się, jak to dzieciom czasem tłumaczę, między piątkiem a sobotą. Są takie dwie miejscowości niedaleko Łowicza właśnie. Jedna to geometryczny środek Polski zwany Piątkiem, a zaraz za Piątkiem jest Sobota. Ja do Soboty chodziłem do szkoły podstawowej, to jest pod Łowiczem. Więc tam się wychowywałem do 15 roku życia, tak naprawdę mieszkałem i moim punktem odniesienia jako chłopaka z wioski to był Łowicz, jako takie miasto, którego się jechało PKS-em, na większe zakupy jeździło się do Łowicza. No i siłą rzeczy się gdzieś tam człowiek też zakorzenił w takim folklorze łowickim, w takich właśnie klimatach łowickich i tak dalej. Chociaż akurat pochodzę z takiej wioski i tam się wychowałem, gdzie ten folklor był dość mocno zaduszony, bo ja się wychowywałem w takiej miejscowości dość znanej, Walewice. Ci, którzy znają panią Walewską i jej historię, to tam jest Pałac Walewski, choć u nas nigdy Napoleon nie był.
chociaż go zapraszano i oczekiwano. Tam jest teraz piękna stadlina koni, piękny pałac po właśnie właścicielach, po Walewskich. Wprawdzie Napoleona w Walewicach nie było, ale kiedy myślę sobie o swoim powołaniu i o swojej wiosce gdzieś na dalekiej prowincji ówczesnej archidiecezji warszawskiej, to dzisiaj się szczycę tym, że to jest jedna z niewielu wiosek, w której był papież. Achilles Ratti, który był nuncjuszem wiele lat w Warszawie, potem Piusem XI, jeździł z arcybiskupem warszawskim na weekendy do Walewic, do pałacu. Więc ja się dopiero w kapłaństwie tak naprawdę zorientowałem, że pochodzę z wioski takiej papieskiej. To jeżeli mówimy już o pochodzeniu z tej wioski papieskiej, no szkoła... Łowickiej. Łowickiej, tak. Szkoła średnia, ogólniak. Jaki profil? Ja byłem w profilu ogólnym, w klasie liceum ogólnokształcącym. Co świadczy o tym, że nie wiedziałem jeszcze, co będę robił. Na ogół tak to było. No i później studia pedagogiczne. I na tych studiach pedagogicznych spotkanie z taką siostrą Maksymilianą. Się dowiedziałam, że była taka siostra, która przyleciał chłopak Andrzej do duszpasterstwa akademickiego, a ona powiedziała, ty będziesz księdzem. To był tak naprawdę drugi etap mojego dojrzewania do wiary, dlatego że na studiach w Częstochowie musiałem się trochę nawrócić. To dla mnie bardzo ważne doświadczenie, bo gdyby mnie ktoś jeszcze na pierwszym roku studiów posądził o to, że mogę być księdzem, to bym mu się kazał puknąć w głowę i powiedzieć, że oszalał totalnie. Kompletnie nie myślałem o kapłaństwie. Przyznam szczerze, że może też dlatego, że pochodzę z takiej miejscowości, jak wspomniałem, daleko od Warszawy, diecezja warszawska. U mnie na wsi zawsze był jakiś taki porządny, ale stary, poważny ksiądz. Moje dzieciństwo i moja młodość wypłynęły z takiego obrazu kapłana właśnie. Poważnego, dostojnego, zamkniętego na plebanii. Więc u mnie na wsi, jak ktoś by kogoś posądził o kapłaństwo, to tak jakby mu życzył od razu takiego zestarzenia się wtedy. Kościół nie był dla mnie najważniejszy. Dopiero na studiach tutaj w Częstochowie, co jest dla mnie tajemnicą, dzisiaj wierzę, że opatrzności Bożej, że w ogóle tutaj trafiłem. Ja nie wiem dlaczego. Nie dlatego, że tu jest Matka Boża i Jasna Góra. Od po prostu wydawało mi się, że może spróbuję w Częstochowie, bo ani nie po drodze, ani nie w kierunku takich jakichś moich najbliższych terenów. Wokół mnie była Łódź i Warszawa. Uczyłem się całkiem nieźle w tym liceum, więc mogłem się dostać na studia na jakichś uniwersytetach prestiżowych, a trafiłem do Częstochowy. Więc tu przeżyłem nawrócenie najpierw. To też jest piękna historia. Najpierw musiałem przeżyć głębokie takie nawrócenie, wejść w relacje z Panem Bogiem. Wtedy jeszcze nie myślałem o kapłaństwie, ale wtedy szukałem kościoła. I trafiłem do wspólnoty duszpasterstwa akademickiego właśnie w tym kościele. Była taka wtedy w średnim wieku nazaretanka, która już po pierwszym chyba moim spotkaniu tam we wspólnocie napadła na mnie tak natarczywie, upominając mnie, że ja to muszę być koniecznie księdzem. Ja wróciłem wtedy do akademika, patrzyłem się w lustro, przeglądałem się pod prysznicem, ubierałem się w różne rzeczy, żeby sobie pomyśleć, Matko Święta, co ta kobieta we mnie widzi takiego, że jestem księdzem. Po prostu nie umiałem sobie poradzić z tym pytaniem, jakby ktoś tak strzelił i tak naprawdę trafił w sedno. Dziś wiem, bo potem, kiedy już poznałem zwyczaj tej siostry, to tak naprawdę atakowała o to każdego chłopaka, który się pojawił w duszpasterstwie. Ale pewnie po części to spłynęło. Natomiast ja myślę, że to była taka strzała. Ona po prostu celowała w człowieka jak w tarczę z tym powołaniem. Natomiast jak ktoś pewnie tego powołania nie miał, to po prostu jak woda po kamieniu. Natomiast gdzieś poruszyła pewnie w historii mojego powołania od Boga jakieś ziarenko, takie zasiane. I naprawdę nigdy w takim tym najmłodszym nawet dzieciństwie nie przeszło to księdzu biskupowi przez myśl gdzieś, tak, jak najdalej pamięć sięga? Próbowałem nieraz się pytać o to, czy nie miałem jakichś takich sygnałów, zwłaszcza, że inni o to też często pytają. To jedyną jakimś takim ziarenkiem, które sobie przypomniałem, to jak kiedyś gdzieś tam, jak to dzieciaki na wsi, bawiliśmy się w coś, no i ktoś mnie namówił, żebym ja był księdzem i pospowiadał inne dzieci. I rzeczywiście wszedłem na chwileczkę w rolę księdza i pamiętam, że gdzieś tam panie, które siedziały na ławce, patrzyły, w co się bawią dzieci, któraś wykrzyknęła głośno, to może Andrzej będzie księdzem. Wtedy mnie to tak potwornie zraniło i obraziło, dlatego że tak jak mówię, miałem wyobrażenie księży nie najlepsze wtedy. Do tego wszystkiego nie byłem blisko kościoła. Nie? Kościół nie był dla mnie jakimś miejscem radosnym, takim, w którym ja się jako młody człowiek spełniałem, więc taka
takie jakby odczytanie, że mogłoby mnie cokolwiek łączyć wtedy z kapłaństwem, to wręcz mnie zasmuciło. Takie złorzeczenie jakby wręcz. Tak jakby mi ktoś życzył nie najlepszej perspektywy na życie. Mhm. Ale w ogóle tak zapytam, może jak ksiądz biskup nie będzie chciał odpowiedzieć, niech ksiądz biskup nie odpowiada, ale w ogóle rodzina była wierząca, czy taka letnia, czy... Ja się wychowywałem, to była stadnina koni, tak naprawdę to taka forma PGR-u. Mhm. U nas wszyscy tradycyjnie chodzili do kościoła, także większość niedziel byliśmy na mszy świętej. Natomiast było tak, że jak czasem nie poszliśmy, awantury nikt nie robił. Jak czasem rodzina cała nie poszła, to też raczej nie było z tego powodu jakiegoś wielkiego halo. Do kościoła chodziłem jak większość moich kolegów ze zwyczaju. Kryzys miałem największy, kiedy poszedłem już do Łodzi samodzielnie, mieszkając w internacie. Wtedy nie było religii w szkole, więc ja nawet coś nie zadałem sobie trudu, żeby iść na jakąś katechezę przy kościele, więc szczerze się przyznaję, bijąc się we własne piersi, że bałem się, czy w ogóle mnie przyjmą do seminarium, dlatego że dwie rzeczy mnie niepokoiły, że nie chodziłem na religię w szkole średniej, no i nie pamiętałem swojego bierzmowania, bo bierzmowanie było zaraz w roku chyba po Komunii Świętej u nas, tak szybciutko, nie było specjalnego przygotowania, nie było prezentu, więc ono mi trochę wyleciało z głowy. Więc... Ale było. Ale było oczywiście, bo potem musiałem sprawdzić, tylko zobaczyłem, że właśnie znowu ten kontekst taki, że gdzieś tam żyję sobie na prowincji wielkiej Warszawy, w Warszawie jest kilku biskupów, ci biskupi przyjeżdżali do nas na wioskę może raz na 10 lat, dziś to rozumiem doskonale, to była wielka archidiecezja warszawsko-gnieźnieńska z prymasem wyszyńskim. No i jak biskup przyjechał na wieś, to każdy, kto był po Komunii Świętej, szedł do bierzmowania. Mnie się trafiło to krótko po Komunii, więc szybko. A jakieś w ogóle, bo już jak pedagogika, to już jakieś marzenia się musiały pojawić? Jakieś właśnie plany na przyszłość, jakiś zawód wybrany? Czy to tak z przypadku ta pedagogika była? Moje pierwsze jakbyś odkrycie takiego śladu w ogóle Boga, to pragnienie dobra. Ja miałem od początku taką wielką jakąś takie pragnienie, takie bardzo ludzkie, kompletnie nie ubrane w Pana Boga, żeby robić coś dobrego ludziom po prostu. I ciągle miałem to w sercu, żeby być dobrym i żeby w miarę możliwości pomagać ludziom. I stąd wybór też kierunku, bo ja studiowałem pedagogikę taką specjalną z kierunkiem resocjalizacji, żeby zająć się dziećmi specjalnej troski, pogubioną młodzieżą. Zresztą w liceum troszeczkę miałem kontaktu z Markiem Kotańskim, z tworzącymi się wtedy Monarami, więc tak na końcu liceum mnie to bardzo zadziwiło i zainteresowało, żeby pracować i robić coś dobrego dla ludzi pogubionych. I stąd ten kierunek studiów, stąd pedagogika i takie moje marzenie. I miałem dwa marzenia tak naprawdę w pierwszej połowie studiów. Pierwsze to znaleźć taką dziewczynę, żeby mógł założyć taki rodzinny dom dziecka, żeby mieć dużo dzieci, ale niekoniecznie własnych. I to było moje pierwsze marzenie, a drugie właśnie pomagać trochę ubogim. Wtedy się też tu na studiach zaangażowałem w taki wolontariat pomocy osobom niepełnosprawnym i tak naprawdę to tym ludziom na wózkach, ludziom z porażeniem mózgowym zawdzięczam nawrócenie, bo takim kropką pewnie nad i w odnalezieniu Pana Boga i wiary i zrozumienie, czym jest wiara, zawdzięcza mojemu rówieśnikowi, do którego wtedy w tym wolontariacie zacząłem chodzić. To był chłopak, który miał tyle lat mniej więcej, co ja, od dziecka z porażeniem mózgowym. I kiedy go zacząłem odwiedzać, to coś, co mnie wręcz wkurzało w każdym tygodniu tych odwiedzin, że był szczęśliwszy ode mnie. Ja kompletnie nie umiałem pojąć tej tajemnicy. Ja miałem zdrowe ręce, zdrowe nogi, rodzice mi płacili za akademik, miałem się w co ubrać. A jak wielu pewnie młodych ludzi, narzekałem, że to nie tak, tamto nie tak, że jestem ze wsi, że zamiast gdzieś jechać w bogate strony, to siedziałem na wsi w wakacje. A tu spotykam gościa, który nie rusza ręką, nogą, ma ruchy spastyczne i się ciągle śmieje. I pamiętam jak dziś, kiedy zadałem mu pytanie, Tomek, kurczę, czy ty udajesz, czy to jest jakieś wyparcie, że ty ciągle się cieszysz życiem. I wtedy usłyszałem dla mnie taką przełomową odpowiedź tego człowieka, że on wierzy w Boga i ta wiara mu daje taką siłę i taką radość. Wierzy, że to, co go teraz spotyka, nie jest fajne, ale się kiedyś skończy, Bóg mu daje siłę. I to było dla mnie piorunujące odkrycie, że wiara nie musi mnie uzdrowić, że wiara nie zawsze musi rozwiązać wszystkie moje problemy, ale może mi dać taką siłę, że nie wiem, co mnie spotka, to będę się cieszył jak ten Tomek. I gołębie nam latają też, ale jeszcze
odniosę się do tego, do tej chęci założenia rodziny. Tu mi dwie myśli się urodziły. Po pierwsze, czy była taka narzeczona dziewczyna, sympatia, którą rodzice by już poznali? Trudno mi powiedzieć, dlatego nigdy nie wiem, jak to wygląda z drugiej strony, bo człowiek czasem o pewnych relacjach może powiedzieć od swojej strony, że miał już jakieś zamiary i tak dalej, jak ktoś inny w ogóle mógłby nie być taki świadomy. A rzeczywiście miałem taki mały epizod jakiejś relacji z dziewczyną, która podzielała nawet, nie wiem, czy dlatego, żeby poderwać młodego chłopaka, podzielała jakby te aspiracje, też była na pedagogice, ale paradoksalnie tamta relacja i ta bliskość, którą trzeba było zwiększać, no bo trzeba było przejść od jakiejś takiej przyjaźni zewnętrznej do jakichś głębszych relacji, jeśli się coś planowało. To ja pamiętam ten moment też bardzo ważny, oprócz siostry Maksymiliany w moim powołaniu, że kiedy rzeczywiście ta przyjaźń i wręcz ukierunkowanie w tych moich planach, musiałem stanąć kiedyś i sobie powiedzieć, no jeśli chcesz potraktować poważnie tę dziewczynę, no to musisz się zdecydować, czy tę przyjaźń ciągnąć dalej i na poważniej, czy nie. I kiedy stanąłem przed takim pytaniem, nagle gdzieś tam w moim sercu zagrało taka myśl, że to nie jest to. Ja kompletnie wtedy nie wiedziałem co, bo ja nie myślałem jeszcze o kapłaństwie. Ja czułem, że może mógłbym być poprawnym mężem, może byłbym całkiem dobrym tatusiem, ale czegoś mi tak brakowało. Myślę, że jak ktoś jest w czymś zakochany, to wie, że to nie jest to po prostu. To nie to, tak. I ja tak to czułem i byłem w tym mocno zaszokowany, bo to rozbiło moje plany wszystkie. I wtedy zacząłem się zastanawiać, no jak nie to, no to co? Bo o kapłaństwie jeszcze nie myślałem, a trudno było sobie wyobrazić, żeby być jakimś, wtedy nie było takiej mody na singli, na jakieś takie powołanie do samotności. Więc rzeczywiście zacząłem mieszkać w jakiejś innej drodze, wtedy już byłem po nawróceniu. Wtedy już wiedziałem, że najważniejszą rzeczą, którą mogę dać ludziom, w tym również ludziom potrzebującym, to jest dać im wiarę, bo u Tomka się uczyłem, że on jest chory, a ma wiarę i to mu daje siłę, więc odkryłem, że mogę połączyć w kapłaństwie bardzo wiele rzeczy. Że mogę połączyć w kapłaństwie dar z siebie, który daje ludziom coś najważniejszego, bo do dziś nie mam wątpliwości, ja to przerobiłem w życiu, że jest bardzo ważne, żebym ja odwiedzał chorych, bardzo ważne, żebym spędzał z nimi czas, bardzo ważne, żebym jeździł z nimi na wakacje, ale jak im nie dam wiary, to w przestrzeni ich życia będą dalej smutne i słabe. I wtedy odkryłem kapłaństwo również i w tym takim kawałku ojcostwa takiego powszechnego. Ja właśnie chciałam o to zapytać, bo tak mi zabrzmiało. Te dwa marzenia, żeby pomagać i żeby być ojcem niekoniecznie dla tych dzieci, które się zrodziły z mojej krwi, to wszystko powinno się realizować w posłudze biskupiej. Tak, dzisiaj, kiedy już obchodzę 30 lat kapłaństwa, to już mam masę wnuków, aż się boję i muszę niektórych upominać, żeby mi nie mówili dziadku, zwłaszcza zewnętrznie. Może to dlatego, że w duszpasterstwie akademickim też nie wiem dlaczego studenci zwracali się do mnie nie per ksiądz, tylko ojcze i to tak niektórym zostało do dzisiaj. Zresztą duszpasterstwo akademickie, jak ktoś ma doświadczenie duszpasterstw, to wie, że to jest taka rodzina w kościele, taka ludzi wspaniałych, którzy tam się zakochują, poznają, więc to jest dla mnie też takie środowisko bardzo rodzinne i dzisiaj po 30 latach widzę, ile mam dzieci duchowych. Nigdy w życiu jako dziadek naturalny nie miałbym tylu wnuków, jakich mam teraz. Tak chciałam, jak już o tych studentach mówimy, dużo działań ze studentami. Dialogi w wierze, modlitewne spotkania TZ, wieczory o miłości, płciowości, rodzinnie, noce nikodemowe. Wiele, bardzo wiele tutaj działań podejmował ksiądz biskup z młodzieżą. Czy coś wspomina ksiądz biskup tak najbardziej? Myślę, że takim tak szczegółowo to mam w oczach zawsze osoby, które przychodziły do duszpasterstwa strasznie pogubione. To byli czasem narkomani, to byli czasem ludzie naprawdę z głębokiego takiego ateizmu walczącego. To jest największa chyba radość księdza, kiedy słyszy nagle takie hura, poznałem Boga i widzi na ludzi, którzy są neofitami, którzy smakują tego Pana Boga, tak jakby nie jedli wiele lat. To zawsze i dzisiaj spotykam młodych ludzi, którzy mają fantastyczne rodziny, którzy zrobili karierę w biznesie, a przychodzili do duszpasterstwa jako pogubieni strasznie ludzie z ryzykiem jakiegoś zaćpania życia i tak dalej. I właśnie poprzez nawrócenie
dzisiaj są kapitalnymi też świadkami Chrystusa, więc takie to mnie zawsze najbardziej interesowało. Studenci się wkurzali zawsze na mnie, że nie wspominam, nie wiem, spływów kajakowych, nie za bardzo się wzruszam, kiedy oglądamy zdjęcia gdzieś tam z wypraw wspólnych. Przyznam szczerze, że zawsze mnie bardziej interesował człowiek. I tego trochę w biskupstwie mi brakuje, bo w biskupstwie przyznam szczerze, że spotykam las, a nie zawsze pojedyncze drzewa. Jadę gdzieś na wizytację, gdzieś jestem w parafii, dadzą mi kwiatki, powiedzą, że bardzo fajnie, że w ogóle mimo rozlicznych zajęć znalazłem czas. Widzę mnóstwo fajnych, sympatycznych twarzy, natomiast tak jakby drzewa w lesie. Natomiast duszpasterstwo dało mi okazję bycia z człowiekiem i to w takim okresie, kiedy młodzi ludzie się zakochują, budują rodziny, rodzą dzieci. Na starcie dorosłego życia. To było przepiękne. Natomiast z takich zewnętrznych pewnie rzeczy, to najpiękniejszą przygodą to było budowanie kościoła akademickiego. Myśmy wynajmowali taką salkę gdzieś tam przy wielkim kościele świętego Wojciecha w Częstochowie, daleko od akademików. No i udało nam się dzięki Ojcu Świętemu i dobrym ludziom zbudować całkiem fajny ośrodek dosłownie pod akademikami. To chyba ksiądz biskup był pierwszym proboszczem w Polsce takiej, jak to ładnie, personalnej parafii akademickiej. Tak, udało mi się ówczesnego biskupa namówić na taki twór, który zakłada też prawo kanoniczne. My wiemy, że większość parafii u nas w Polsce są parafie terytorialne. Mieszkasz na jakiejś ulicy, więc należysz do tej parafii. Natomiast jako duszpasterz akademicki no, miałem też dużo takich formalnych kłopotów, no bo na przykład studenci, którzy mieszkają w akademiku wtedy grube 5 lat, byli tacy, którzy do domu jechali tylko na święta, na Boże Narodzenie, Wielkanoc, to ja pytałem biskupa, to do jakiej wspólnoty oni należą? Jaka jest ich przynależność kościoła? No, ich rodzinne parafie, oni są tam najwyżej 2 razy do roku. Więc zróbmy im parafię, niech czują się wspólnotą i to taką nawet formalną wspólnotą akademicką. I rzeczywiście ksiądz arcybiskup popytał prawników, kanoniści uznali, że jest taka dozwolona forma personalnych parafii i utworzyliśmy taką parafię na zasadzie takiej legitymacji tylko związanej z tym, że ktoś miał jakiś kontakt ze środowiskiem akademickim. Ale jak już mówimy właśnie o tej młodzieży wchodzącej w dorosłość, to nie mogę o to nie zapytać, bo skoro ksiądz nie planował być księdzem, to jak rodzice, jak rodzeństwo zareagowali na ten pomysł? Dobra, ja nie będę miał żony, nie będę miał dzieci, idę do seminarium. Bez bicia się przyznam, że rodzice to były ostatnie osoby, którym powiedziałem o tym, że idę do seminarium. Ja już złożyłem papiery w seminarium, zebrałem wszystkie opinie, nawet od proboszcza, który mnie nie bardzo wtedy znał tam u mnie na parafii. Natomiast rzeczywiście największe schody, jakie miałem, to stanąć przed rodzicami. Z dwóch powodów rzeczywiście. Pierwszy powód to taki, że nie spodziewali się tego, nie wzrastali w takiej myśli, że ich syn najmłodszy, bo jestem najmłodszy z czwórki dzieci, zostanie księdzem. A rzeczywiście drugi powód był taki bardzo ważny dla moich rodziców, bo jestem najmłodszym dzieckiem, moje starsze rodzeństwo wtedy jeszcze nie założyło rodziny, a ja już jestem na studiach, więc proszę sobie wyobrazić, że nie jestem jakimś 15 czy 18-letnim chłopcem. Moje starsze rodzeństwo nie zakłada rodziny. Ja gdzieś tam jestem na studiach, gdzieś może opowiedziałem, że już podchodzę pod jakąś dziewczynę, więc aspiracje moich rodziców na to, żeby być dziadkami, bo już rówieśniczki mojej mamy bawiły wnuki, rówieśnicy mojego taty już byli dziadkami, a tu u nas nic. I tu nagle ja mam przyjechać do swoich rodziców i powiedzieć im, ze mnie też nic w tej materii nie będzie. I tego się troszeczkę bałem i pamiętam, że zrobiłem trochę wtedy taki zakład z Panem Bogiem. No Panie Boże, to dobra, ja też rezygnuję z rodziny, idę do seminarium, ale zrób coś z tym moim rodzeństwem. No i troszkę się udało, bo i siostra, i mój brat oni o tym wiedzą? Założyli rodzinę i tak wiedzą dalej. O tym zakładzie? Ja nie wiem, nie tłumaczę tego, natomiast nie wiem, czy to nawet nazwać zakładem, ja po prostu i tak bym pewnie poszedł do seminarium, cokolwiek by się stało. Natomiast widząc trochę taki żal rodziców, że się starzeją, a nie mają przedłużenia swojej rodzinności, więc tak trochę się droczyłem z Panem Bogiem. No ale jak ci rodzice zareagowali? Ja miałem takich rodziców przedobrych, przeprostych, ale bardzo też mądrych, którzy bardzo dużo dawali nam wolności. Myślę, że szanowali każdy nasz wybór. Zawsze pamiętam pierwsze słowa mojej mamy, które zresztą towarzyszyły mi przez całe kapłaństwo, kiedy się dowiedziała,
z radością się uśmiechnęła, trochę była zaskoczona taką sytuacją, że tak powiem, wioskową. Jak to będzie? U nas w parafii na 650 lat historii parafii znane są tylko dwa powołania, z czego ja jestem drugim. Mhm. Więc kwestia, że ktoś jest i ma być księdzem, to na wsi no, byłoby zaskoczeniem. Więc oprócz takiego jakiegoś lęku, takiego socjalnego, że tak powiem, mojej mamy, to pamiętam jej największe pragnienia i prościutkie słowa. Synu, jak chcesz być księdzem, to proszę cię tylko o jedno, bądź dobrym księdzem, bo ja nie chcę się kiedyś, jako twoja matka, za ciebie wstydzić. I to było takie najważniejsze chyba przesłanie mojej mamy, czyli taka zgoda absolutna na te moje osobiste, wolnościowe wybory. Natomiast jakby jedna recepta, bądź dobrym księdzem. Dzisiaj jako biskup czasem spotykam się z matkami kapłanów, którzy gdzieś tam pogubili się w kapłaństwie, odeszli. Widzę olbrzymi ból tych matek, które cieszyły się, kiedy były prymicje, cieszyły się z powołania jak rodzice i muszą przeżywać taką tragedię. Więc te słowa mojej mamy ciągle mi gdzieś tam przyświecają, tylko jak umiesz najbardziej, bądź dobrym księdzem. Dziś oczywiście moja mama nie żyje, ale jak ktoś tam u Pana Boga, staram się przynajmniej robić, żeby się nie wstydziła. Ale teraz to więcej widzi, więc tym bardziej trzeba się starać. No, tym bardziej. Dlatego warto sobie czasem pomyśleć o swoich rodzicach, że chcą po prostu naszego szczęścia i dobra. Ale już czytałam, że ksiądz biskup tak kiedyś powiedział, że stwierdziłam, pójdę do tego seminarium, no przecież po 3 miesiącach mnie nie wyświęcą, więc mogę spróbować. Ale czy rzeczywiście, jak już poszedł ksiądz do tego seminarium, był klerykiem na początku, czy był taki moment, że było wahnięcie, że może jednak nie? Rzeczywiście ja muszę przyznać, że szedłem trochę na próbę do seminarium, bo jak powiedziałem, to mnie zaskoczyło. Jak potem widziałem jako rektor, jak chłopcy idą z tym powołaniem od dzieciństwa czasem, jak walczą, to ja tej walki miałem tak naprawdę niedużo, bo zdecydowałem się na kapłaństwo właściwie przed obroną pracy magisterskiej, czyli na 5. roku, już po wakacjach byłem w seminarium, więc to trwało szybko. Więc tej męczarni nie było tak dużo, natomiast jeszcze mi brakowało takiej pewności siebie. Nie wiedziałem, czy to nie jest jakieś neofickie szaleństwo, czy to nie są jakieś emocje i tak dalej, ale tak racjonalnie sobie powiedziałem, no właśnie, kurczę, przecież mnie tam nie wyświęcą zaraz. Jak to nie będzie to, no to skończyłem jakieś studia, mam jeszcze ciągle jakieś takie świeckie plany, więc spakuję się, choćby to było po 5 miesiącach, wrócę na te ścieżki, z których wystartowałem w stronę kapłaństwa. Ale przyznam szczerze, że tak naprawdę od razu po pierwszych rekolekcjach w seminarium mógłbym właściwie powiedzieć, że już wtedy nie miałem wątpliwości, że to jest to. I właściwie przeszedłem przez seminarium bez większych kryzysów. Śmiałem się czasem z ojców duchownych, którzy nas tak asekurowali, że to jest bitwa o powołanie, że w tym seminarium będziecie walczyć, będziecie mieć kryzysy. Przyznam szczerze, że dużo rzeczy mnie wkurzało w seminarium, dużo rzeczy pewnie bym zmieniał, miałem lepsze lub gorsze dni w seminarium, ale nigdy nie miałem kryzysu powołania. Nigdy w seminarium i tak naprawdę w kapłaństwie też aż do dzisiaj nie miałem odczucia, że to nie jest moja droga, czy że mógłbym inaczej, czy gdzie indziej byłbym szczęśliwy. To teraz sobie pójdę do roku 2017. Podczas ubiegłorocznej, nie, tegorocznej rocznicy przyjęcia sakry powiedział ksiądz biskup tak. Była to trudna i bardzo ważna decyzja, która związana była jeszcze z moim osłabieniem zdrowotnym. Jechałem do Warszawy trochę zalękniony. Zastanawiałem się, jaką decyzję podjąć. A dlaczego zalękniony? Myślę, że każdy tak generalnie, kto ma propozycję zostania biskupem, jest pytany przez nuncjusza o to, czy przyjmuje, no jest zalękniony, bo w jednym momencie się widzi masę trudności w kościoła, masę spraw, które biskup musi rozstrzygać. Z góry wiadomo, że nie ma recept na to wszystko, że nie dogodzi wszystkim i tak dalej. I to jest takie wielkie zderzenie takiej osobistej słabości, ograniczoności każdego pewnie z nas. Myślę, że każdy kandydat na biskupa wobec zadania bycia pasterzem czy biskupem przeżywa taki dysonans między swoją słabością, ograniczonością, małością, a wielkością zadania.
Więc tego się bałem. Ja rzeczywiście wtedy byłem zaskoczony. Pierwszy raz miałem jakieś takie doświadczenie chorobowe, które się nawet kończyło w szpitalu, bo tak naprawdę nuncjusz do mnie zadzwonił, kiedy ja pierwszy raz w życiu byłem w klinice. Mm-hmm. Jeszcze z taką dziwną diagnozą, dość trudną, która się wydała potem i okazała się nieprawdziwą. No więc rzeczywiście się troszeczkę bałem. Nawet musiałem poprosić pracowników nuncjatury, żeby trochę poczekali na mnie, bo ja przecież jestem w szpitalu i na ten telefon nie mogę zareagować, więc tych powodów było pewnie dużo. Natomiast na pewno nie chorobowe, na pewno nie takie fizyczne, natomiast bardziej takie duchowe. Natomiast pamiętam ten moment, kiedy ksiądz arcybiskup nuncjusz zapytał mnie, czy chce się trochę zastanowić. Mhm. Przyznam szczerze, że zapytałem księdza arcybiskupa, czy dzień, czy dwa. Arcybiskup mnie zapytał, nie, 30, może 15 minut. Więc poszedłem do kaplicy tam w nuncjaturze i jeśli mowa o lęku, to musiałem zamieszkać oczywiście w dwóch odpowiedziach. Kiedy zamieszkiwałem, no tak, zostanę tym biskupem, podłożę się, ogarnął mi olbrzymi lęk, że nie dam rady. Widziałem masę trudnych sytuacji też, które są zawsze w diecezji, ale konkretnych, z którymi trzeba się będzie pewnie skonfrontować. Ale przyznam szczerze, że kiedy zacząłem zamieszkiwać w takiej decyzji, to się nie zgodzę. Powiem nie, dalej będę sobie proboszczem, będę miał swój kawałek nieba na ziemi, mniejszą odpowiedzialność i tak dalej. Ogarnął mnie jeszcze większy lęk. Lęk, że się sprzeciwiam woli Bożej. Lęk, że wybieram coś wygodniejszego dla siebie, łatwiejszego. I kiedy ważyłem te lęki, to paradoksalnie lęk przed negatywną odpowiedzią mnie powalił, że tu jest jakaś moja słabość, ale jakbym czuł, że wystarczy ci łaski Bożej. A jak nie przyjmiesz tej łaski Bożego powołania, no to zasmucisz Boga. Uśmiecham się, bo podczas święceń diakonatu w tamtym roku ksiądz biskup na przykładzie diakona biblijnym, przykładzie diakona Filipa, powiedział tak: zauważcie nie tylko czynności, które wykonuje, ale jego dyspozycyjność, jego posłuszną służbę. On nie dyktuje Bogu, gdzie ma iść i głosić, która parafia będzie dla niego lepsza i fajniejsza. Duch Święty go przerzuca z jednego miejsca do drugiego. To tak naprawdę jest też przykład na to, że to, co się ważyło te 5 lat wcześniej w sercu księdza biskupa, to nadal się waży i przekazuje to ksiądz biskup młodym adeptom, można tak powiedzieć, diakonom, czyli, bo to byli klerycy, którzy będą, już pewnie w tym roku zostali wyświęceni. Czy ma ksiądz biskup taki swój prywatny sposób na to, jak przyjąć wolę Bożą, która no nie zawsze mi się podoba? Nam jest troszeczkę łatwiej, zwłaszcza może biskupom też pomocniczym, bo ja definiuję siebie jako tego, który został wyświęcony na biskupa do pomocy. Do pomocy. Zresztą mam na imię Andrzej. Wiemy, że apostoł Andrzej to był taki pomocnik, przyprowadził Piotra, potem sam zniknął, niech Piotr zostanie papieżem. Pokazał jakiegoś chłopca, który miał kilka chlebów i rybek, a Pan Jezus niech to rozmnaża. Więc generalnie ja bardzo mocno ufam i mam taką jakąś od momentu wstąpienia do seminarium taką wiarę w Kościół. Wiarę w to, że to Kościół jest przekazicielem woli Bożej i staram się przyjmować zawsze to, co Kościół mi proponuje, nie wierzgać i okazuje się, że to są zawsze jakieś dobre miejsca, zawsze, które mnie realizują i tak dalej. Więc bardzo mocno ufam Kościołowi. Ufam tym sytuacjom, które Kościół też stwarza dla mnie i dla innych. I dlatego też zawsze wszędzie, gdzie pracowałem, czułem się dobrze, choć wyzwania były zupełnie inne. Kiedy mi ludzie pytali, jak na nowym miejscu mi jest, czy jest lepiej, czy gorzej, mówiłem, jest świetnie, jest Pan Bóg i wtedy. Natomiast czasem rzeczywiście dzielę się tym doświadczeniem z księżmi młodymi, bo widzę, jak oni próbują wybierać w tym powołaniu i miejsca swoich placówek, i charakter pracy. A tam ja nie chcę jechać. Tak, to nie moja wrażliwość, to nie moja wspólnota, ja tego nie rozumiem. Natomiast tam, gdzie mnie Kościół posyła, gdzie oczywiście jest robota Kościoła i zatwierdzona przez Kościół, to mi daje takie poczucie tej woli Bożej. Wierzę, że wola Boża jest, może być oczywiście mi przekazana i na modlitwie, i o to się często modlę, ale wierzę, że Pan Bóg się posługuje i prorokami, i biskupami, i tym, co się dzieje w Kościele, i też ludem Bożym, bo przyznam szczerze, że też bardzo się lubię wsłuchiwać w ludzi. I to jest chyba nasza słaba strona, że my troszeczkę tak jako pasterze czy jako księża bylibyśmy lepsi, skuteczniejsi, gdybyśmy też słuchali ludzi, bo to jest
to jest ten znak od Pana Boga w ludzie Bożym, czasem najzdrowszy. Czyli, że to jest też taka odpowiedź na to, co ksiądz biskup powiedział 15 listopada w 2020 roku. Na Jasnej Górze były takie rekolekcje dla wszystkich. Mhm. Ja miałam pytanie, ale już ksiądz biskup na nie odpowiedział, że trudno jest pokochać Kościół, jeśli się w nim widzi tylko ludzkie ciało, grzesznych i cielesnych ludzi, słabe i nieprzejrzyste sytuacje. A ksiądz biskup kocha Kościół. Czyli jakby w jednej pigułce powiedzieć, jak znaleźć sposób na to, żeby kochać Kościół i nie gorszczyć się ludźmi w Kościele. Myślę, że w tym cytacie jest już pewna odpowiedź. Oczywiście to nie jest tak, że staram się nie widzieć naszych draństw, naszych słabości, naszych niedomagań w tej instytucjonalnej stronie. Lubię takie słowo, które lubią też młodzi, rewelacja. I dla mnie w tym znaczeniu Kościół jest rewelacyjny. Pamiętamy, że ta rewelacyjność pochodzi od takiego obrzędu, na ślubie zresztą, że ten welon się zdejmuje z oblubienicy i tam jest rewelacja, prawda? I tak zawsze rozumiałem Kościół, że rzeczywiście ja do tego dorastałem, bo jak wspomniałem, widziałem ten welon Kościoła mało atrakcyjny. Ale kiedy się nawróciłem i chciałem znaleźć Boga, to go znalazłem pod tym welonem w Kościele. W tym Kościele, który dalej widzę jako zaowaluowany, czasem nieuprasowanym welonem, nieprzejrzystym, brudnym niekiedy. Ale wiem, że oblubienica Kościół to jest obiekt miłości Pana Jezusa i On nas kocha nie dlatego, że jesteśmy grzeszni, robimy nadużycia i tak dalej, ale dlatego, że On tam jest, jesteśmy Jego oblubienicą. I tak staram się, oczywiście nie neguję tego, że dla kogoś brud welonu w Kościele, tego co zewnętrzne, może być olbrzymią barierą. Ale myślę sobie, że ja miałem to szczęście i to też jest może recepta na to, żeby zrozumieć Kościół, że nie da się tego Kościoła pojąć i zrozumieć bez nawrócenia. To jest doświadczenie świętego Pawła. On przecież zabijał wyznawców Kościoła i to z taką gorliwością zabijał chrześcijan. A kiedy spotkał Jezusa, kiedy się nawrócił, tworzył Kościół. No bo on z miłości do Boga zabijał chrześcijan. To też trzeba powiedzieć, że on z wiary w Więc Boga... Myślę, że Kościoła się nie da pokochać i zrozumieć, jeśli się nie przeżyje takiej głębokiego nawrócenia i relacji. Bo wtedy jest wszystko. Wtedy się rozumie, że Kościół musi być prześladowany, bo on jest Jezusem. Że ten Kościół się brata z grzesznikami, bo Jezus idzie też do grzeszników. I tak dalej. Jak się patrzy na Kościół tylko z ludzkiej perspektywy i tak dalej, to oczywiście, że w tym Kościele wiele rzeczy zniechęci, zaboli, trudno je zrozumieć. Natomiast to nie jest łatwe. Ja to rozumiem, być może traktuję to często jako łaskę od Pana Boga, że mam taką łaskę widzieć głębiej Kościół, umieć zdejmować czasem ten welon, chociaż go nie ignorować, żeby nie było. I to dla mnie jest bardzo ważne. Pewnie gdybym się nie nawrócił i gdybym miał inną kolejność, i poszedł do seminarium i chciał być księdzem tylko dla jakiejś funkcji, to pewnie by mnie Kościół już dawno zmęczył. No i to chciałam jeszcze zapytać, czy zawsze, mimo tego, że ksiądz biskup kocha Kościół i wie, jak rozeznawać wolę Bożą, to tak mówią, i teraz będę może trochę taka nie do końca grzeczna, mówią, że biskupi mówią, jak trzeba robić, a sami robią nie zawsze tak, więc powiedział ksiądz biskup podczas tych samych święceń diakonatu, że bardzo ważne jest posłuszeństwo Kościołowi, posłuszeństwo w liturgii. Nie wy jesteście reżyserami tej liturgii, ona nie jest waszą własnością, liturgia jest własnością Kościoła, a my wszyscy jesteśmy jej sługami. Wiele podziałów w liturgii ma dzisiaj swoje źródło w nieposłuszeństwie księży, że tak traktują liturgię, jakby była ich własnością. Czy biskupowi się zdarzyło czasem właśnie przekombinować po swojemu? Jej, mam ze sobą cały etap taki, dzisiaj się tego nawet czasem wstydzę i myślę sobie, gdyby ceremoniarz biskupi był na takiej liturgii, którą ja na przykład odprawiałem ze studentami, to by pewnie, nie wiem, zgłosił mnie pewnie do jakiejś dykasterii, do spraw kultu Bożego. Rzeczywiście każdy ksiądz ma pewien taki etap na początku swojego kapłaństwa, że mu się wydaje, że swoją atrakcyjnością i mocą dużo ubogaci i zmieni. Ja miałem też taki etap w duszpasterstwie. Duszpasterze akademiccy to są tacy trochę efekciarze, którzy, żeby zdobyć młodzież pewnie. I ja wtedy rzeczywiście tak robiłem. Nie mówię, że łamałem przepisy liturgiczne i tak dalej. Były czasem takie miejsca i takie dodatki, które wydawało mi się, że mocno ubogacą i sprawią, że ta msza święta będzie atrakcyjna. Natomiast szczerze mnie z tego wyleczyło seminarium. Ja byłem przez kilka lat rektorem.
I kiedy z duszpasterstwa, więc takiego trochę luźnego formy kościoła, przeszedłem do takiego bardzo uporządkowanego kościoła, estetycznego, liturgicznie sterylnego w seminarium, założyłem sobie, że jako wychowawca i odpowiedzialny również za formację liturgiczną nie mogę cudować. I tak naprawdę wszedłem w to posłuszeństwo liturgii w seminarium najpierw w praktycznych i wychowawczych, że ja muszę tym księżom, których wychowuję i za których jestem odpowiedzialny, dać to, co daje Kościół. Ale im bardziej w to wchodziłem, im bardziej poznawałem głębię znaków, wierność temu wszystkiemu, odkryłem, że tak naprawdę te wszystkie moje efekty dodatkowe na mszy świętej i tak dalej wręcz osłabiały te liturgie. Zacząłem odkrywać i znowu pewnie jakieś takie liturgiczne nawrócenie, że nie znając tych znaków, którym posługiwałem i sprawiałem obecność Pana Boga, no to mi się wydawało nudne. Natomiast kiedy w to wchodziłem zgodnie z literą Kościoła, odkrywałem, że nie tylko to jest piękne, ale przede wszystkim za tym stoi żaden mój autorytet. Choćbym był największym celebrytą i upiększał najmocniej mszę świętą, to jej moc i jej wartość jest w Chrystusie, który tę liturgię powierzył Kościołowi. I wcale to nie musi znaczyć, że te liturgie są suche, smutne i tak dalej. Zresztą myślę, że liturgie seminaryjne, liturgie takie dostojne też z biskupem, z chórami, z piękną asystą, no poruszają serce i nic więcej nie trzeba kombinować. A jeżeli nic więcej nie trzeba kombinować, ale też trzeba być odważnym jako biskup. Tak ksiądz biskup powiedział niedawno dosyć, bo w marcu w Bydgoszczy na rekolekcjach dla środowisk akademickich, twórczych, nauczycielskich, inżynierskich i lekarskich. Sam często słyszę, że potrzeba odważnych biskupów i też zadaję sobie pytanie, co to oznacza? Więc co to oznacza? Czy znalazł już ksiądz biskup odpowiedź na to pytanie? I na tych rekolekcjach i dużo wcześniej odpowiedź znalazłem kiedyś, czytając taką homilię Benedykta XVI o mieczu świętego Pawła. To był tekst o odwadze, że Paweł jest odważny, nikt chyba, kto czyta listy pawłowe, dzieje apostolskie, nie ma wątpliwości. Co do odwagi ewangelizacyjnej, takiej religijnej świętego Pawła apostoła, no ale Benedykt XVI tłumaczył, ten miecz, który trzyma wielki, to nie jest znak jego ewangelizacji czy narzędzie ewangelizacji. To jest miecz, który jest narzędziem jego męczeństwa. I Benedykt XVI w tej homilii pisał, że też nawróciła się odwaga świętego Pawła. Przecież jak mówiliśmy wcześniej, on był odważny, walczył o swojego Boga i swoją religię tym mieczem i zabijał. Ale kiedy się nawrócił, to okazało się, że jego odwaga to była wierność Bogu, to była gotowość na męczeństwo, to była odwaga walki z grzechem. Ujmując to króciutko, myślę, że dzisiaj tak, potrzeba w jakiś sposób zewnętrzny, odważnych biskupów. Natomiast uważam, że potrzeba ludzi świętych, radykalnie świętych biskupów i też takim nie jestem. Natomiast kiedy myślę o odwadze, może też dlatego, że tak z natury nie mam temperamentu jakiegoś takiego przebojowca, nie mam takiego temperamentu krzykacza, który wyjdzie na ambonę, jak krzyknie, to strach obleci wszystkich. Ale czy to o to chodzi? No dlatego właśnie myślę sobie, że nie o taką odwagę chodzi. Ale tak mówię, dzielę się też, że no, na taką odwagę mnie po prostu po ludzku nawet nie stać, bo biskup też człowiek. Ma też swoje wrażliwości i ja mam akurat taką wrażliwość, że nie umiem się łokciami przebijać i nie umiem. Natomiast wiem, że bycie odważnym, chciałbym być takim odważnym jak święty Franciszek, chciałbym być taki odważny jak wielu świętych, bardzo głęboko pokornych i prostych, którzy zmienili oblicze Kościoła. I myślę sobie, że dzisiaj świat przede wszystkim, czy to będą biskupi, księża, czy świeccy wierzący, no po prostu potrzebuje świętych. Już dzisiaj inną drogą nie zmienimy Kościoła. Nie uwiarygodnimy. Bohaterów potrzebujemy. Bo do tego trzeba mieć odwagę. Trzeba być odwagę. No, do ubóstwa trzeba mieć odwagę. Do prostoty trzeba mieć odwagę. Do tego, żeby zajmować ostatnie miejsca i żyć Ewangelią, trzeba mieć dużo więcej odwagi niż udawać chojraka. I to zawołanie takie in Christo, w Chrystusie, tak po prostu, skąd? Na całą posługę? Tak króciutko? To znowu wspomniałem, że jak się zostaje biskupem, to wszyscy nagle oczekują, że się już ma wszystko przygotowane. Ja kompletnie nie wiedziałem, jakie jest moje credo biskupie. I przeglądając właśnie wspominanego tu często świętego Pawła,
No, znalazłem to aż kilkadziesiąt razy to Jego w Chrystusie. Jedno wiedziałem na pewno, że w tym moim króciutkim programie na biskupstwo ma być imię Chrystusa. Mhm. Przyznam szczerze, że tak trochę jak przeglądałem różne wezwania, które sobie biskupi, no to wiele tam jest takich wezwań pięknych naprawdę, tam o służbie, o dyspozycyjności. Spotkałem jakiegoś biskupa, nawet nie wiem skąd, jak się nazywa, który miał w swoim wezwaniu przypatrzcie się liliom polnym. Bardzo mnie poruszyło to wezwanie, ale tak bardzo w tym świecie, gdzie się ładnie wszystko mówi o wierze, a jakby się unikało imienia Chrystus. Ja chciałem bardzo mocno siebie zdefiniować, że ja nie chcę być biskupem tylko jakimś charytatywnym, nie chcę być biskupem tylko od kultury. To wszystko jest niesłychanie ważne w Kościele. Ale wszystko się tak naprawdę sprowadza do jednego, do Chrystusa. Natomiast przekonał mnie do tego im Christo Paweł, bo Paweł tego pięknie uczy, że nie można ani być przed Chrystusem, ani po Chrystusie, ani obok Chrystusa. Bo człowiek może nawet jako biskup robić no, najlepsze rzeczy, być największym społecznikiem, ale kiedyś usłyszeć od Jezusa, ale ja tego od Ciebie nie chciałem. I dlatego to sformułowanie Pawła, który nie chciał być ani przed, ani za, ani obok. Chciał po prostu wszystko robić zgodnie z Chrystusem, w Chrystusie. Stąd takie proste hasło. I w herbie, bo tu już ksiądz biskup wspomniał, że to oczekiwali, żeby od razu herb był, ale herb jest piękny. Jakbyśmy mieli mówić o całej symbolice herbu, no to pewnie zająłby to nam drugi odcinek, biskup też człowiek, ale chciałam powiedzieć, że tam znalazło się też miejsce oczywiście dla Maryi. W sercu, rzeczywiście w centrum jest serce, może znowu to takie moje powołanie do takiego zapotrzebowania na dobro. To serce. No, chciałem tam też umieścić krzyż, ale krzyż jest nad każdym herbem, więc mówię, nie będę dublował już tych krzyży. Natomiast rzeczywiście ja jestem tutaj maryjnym biskupem też i w bliskości Częstochowy, Matce Bożej i Jasnej Górze zawdzięczam moje najpiękniejsze doświadczenia w relacji z Bogiem, z Kościołem, odkrycie powołania. Więc oczywiście w tym sercu jest ta literka M, czyli Matka Boża głęboko też i w moim sercu, myślę. I w mojej historii życia. Natomiast też wiem po tych herbach i w ogóle pewnie po tym, co my mówimy Panu Bogu, że Pan Bóg łapie za słowo. Bardzo często i z tego herbu to najbardziej mnie zaskakiwało, bo ja nie byłem aż taki znowu charyzmatyk albo taki zanurzony w Duchu Świętym, ale chciałem, żeby tam był Duch Święty, dorysowało się jeszcze do tego 7 darów Ducha Świętego. No i śmieję się, bo tak to akurat było takie, no wiedziałem, że chcę być duchowym biskupem, ale aż tak bardzo znowu z tym Duchem Świętym nie trzymać. Ale jedną z moich pierwszych posłów w episkopacie stała się nagle odpowiedzialność za wspólnotę odnowy w Duchu Świętym. I kiedy próbowałem się bronić, że może ja za mało siedzę w tym środowisku, jestem ciężkim charyzmatykiem, no to Pan Bóg mi powiedział, no narysowałeś sobie Ducha Świętego, narysowałeś sobie dary w swoim programie, no to łapię cię za słówko i bądź takim towarzyszem i opiekunem. Ale nie sposób, od Ducha Świętego. Nie sposób też, żebym nie zapytała. Jesteśmy w Częstochowie, jest to odcinek Biskup też Człowiek lipcowy, czyli sierpień, cały odpustowy, świąteczny tutaj przed nami. Na co naszych widzów by ksiądz biskup zaprosił tutaj? Tak, muszę to wtrącić dodatkowo do tego odcinka. Wiadomo na co. W wakacje bym zaprosił na pielgrzymkę. Myślę, że nie ma nic piękniejszego niż pielgrzymkę. Tych, którzy mają siły i ochotę, zapraszam na takie piesze pielgrzymowanie, bo pewnie w tym doświadczeniu coś najpiękniejszego to jest doświadczenie drogi, trudu, wspólnoty pielgrzymiej. Sam chodziłem z Warszawy na pielgrzymkę sporo razy i najlepiej wspominam i tęsknię. Teraz dołączam się do różnych pielgrzymek w każdej chwili i widzę, jakie to jest przeżycie trudne i fantastyczne. Natomiast dzisiaj jest wiele, wiele różnych form dla tych, którzy są słabsi może. Już niedługo będziemy witać pielgrzymkę rowerową z Polski, są pielgrzymki na rolkach, niedawno byli na koniach, byli też na motocyklach, jeżdżą autokarami, ale taką porządną pielgrzymkę bardzo bym polecał i myślę sobie, że właśnie to jest takie naśladowanie Matki Bożej, która pędzi z pośpiechem i jest w drodze. Pędzi z pośpiechem pomóc też. Pomóc i nieść Jezusa przede wszystkim, tak. Bo tak naprawdę nie poszła do Maryi sprzątać. Do Elżbiety nie poszła. Najprawdopodobniej być może też sprzątała, bo jak kobieta, natomiast zaniosła Jezusa.
No jak kobieta, a mężczyźni nie sprzątają, nulu do świata. Ponoć słabiej. Tak. Nie jestem tego taka pewna. Ale jeżeli już mówimy, na co to zapraszamy, to i pielgrzymki, to też oczywiście czyta się w internecie i też ksiądz biskup mówił, że wspomina te górskie wędrówki z młodzieżą i spływy kajakowe, ale czy dziś czynnie jakiś sport ksiądz biskup uprawia? Powiem szczerze, że nie. Mhm. To szczerze, bo udawać, że chodzę po górach, byłem w Zakopanem, jak tylko jestem, to jeszcze wchodzę i na Czerwone Wierchy, i gdzieś tam pod Świnicę i tak dalej. Natomiast myślę, że słowo sport to dla mnie brzmi bardzo już poważnie i tak prawie, że profesjonalnie, więc nawet trochę zazdroszczę tym, którzy mają w głowie trochę więcej sportu i życzyłbym sobie tego właśnie, może nie wyczynowego sportu, ale tego, żeby w każdej chwili takiej wolniejszej, po bardzo wielu zajęciach biskupich, rzeczywiście trochę ruszyć się gdzieś w teren. Oczywiście lubię spacerować. Mamy tutaj prześliczną Jurę i odkryłem kiedyś już w Częstochowie też jako biskup, że nie muszę jechać w Tatry, nie muszę jechać w Beskidy, bo mam po prostu pod okiem prześliczne szlaki, a to są jeszcze takie ciekawe jurajskie szlaki, które są świetne wtedy, kiedy się już jest panią czy panem w średnim wieku, kiedy już nie ma się takich ambicji, a przede wszystkim sił, żeby zdobywać wielkie szczyty, to nasza Jura jest prześliczna, przepiękna, pofałdowana, a nie wysoka. A jakieś pasje w ogóle poza sportowymi? Zawsze się boję tego pytania, bo chyba jestem jakimś strasznie jednorodnym księdzem, czy człowiekiem, czy biskupem. Moją największą pasją tak naprawdę jest literatura teologiczna, jest czytanie mistyków, jest czytanie teologii duchowości. I tak naprawdę to też muszę przyznać, że nawróciłem się na książkach Tomasza Mertona, więc tego typu zapiski dalej są taką dla mnie rozrywką odskocznią, a jednocześnie się wpisują w moje duchowe zainteresowania. Więc pasję mam taką bardzo, bardzo bliską tego, co robię, co jest moim powołaniem. Tak naprawdę to jeśli pasję znowu traktować taką jako rzeczywistość, której się bardzo człowiek oddaje i którą po prostu kocha, to jak mam trochę wolnego czasu, to lubię sobie poczytać jakiegoś mistyka czy jakiegoś świętego. O spełnionych marzeniach mówiliśmy, a jakieś, które są jeszcze niespełnione? Mam dużo takich marzeń, ale one nie dotyczą nawet mnie samego. Dotyczą Kościoła, dotyczą diecezji, w której pracuję, księży, z którymi współpracuję. Tak bardzo chciałbym, żebyśmy rzeczywiście mieli w sobie i nigdy nie zatracili takiej miłości do Pana Boga, ale w której jest bardzo dużo miłości do ludzi. I to są takie moje pragnienia, żeby nie przestać kochać ludzi, żeby nie przestać kochać tego, co się wykonuje, nawet jeśli będzie trudniej i będzie to bardziej skomplikowane, bo jakoś nie przewiduję, żeby nam biskupom było łatwiej, tych problemów będzie dużo więcej, ale żebyśmy umieli je tak z Panem Bogiem i w radości, i w miłości rozwiązywać. To są moje takie ogólne może pragnienia, dlatego że nie wiem, jakie będą szczegóły, nie wiem, jakie będzie duszpasterstwo. Wierzę w to, że jak będzie Pan Bóg, będzie miłość do Niego i do ludzi, to damy radę. A czy na ten wakacyjny czas chciałby ksiądz biskup naszym widzom polecić jakąś jedną, wyjątkową intencję do modlitwy? Chciałbym właśnie Was poprosić o to, żebyście się pomodlili w te wakacje o taką najpiękniejszą i bardzo osobistą, przyjacielską relację z Panem Bogiem jako Ojcem. Żebyście wzięli w nawias jakieś swoje słabości, historię życia, niedoskonałości, może czasem grzechy, wątpliwości i po prostu wykorzystali ten wolny czas na chwilę takiej osobistej, ale takiej przyjacielskiej relacji z Panem Bogiem, żeby potraktować Go jako przyjaciela, znaleźć dla Niego czas, tak po ludzku z Nim pogadać i po prostu zacząć praktykować taką przyjaźń z Bogiem. Wakacje są chyba dobrym na to czasem, bo jest spokojniej, bo jest na to też więcej czasu. Jest cieplej, tak człowiekowi nie przeszkadza to, że człowiek marznie też. Bardzo dobra intencja. Bardzo, bardzo dziękuję, księże biskupie. Wam dziękuję za to, że jesteście z nami w tym lipcowym odcinku Biskup też Człowiek. Gościem naszym był biskup Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, a gościliśmy my u księdza biskupa na balkonie, tarasie, nie wiem jakkolwiek by to nazwać, miejscu odpoczynku.
Otoczeni kwiatami, słońcem i gołębiami, które mogliście widzieć. I pozdrawiam wam, was życzymy też, myślę, pogodnych wakacji. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Dzięki. Zapłać wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.